I co? Przecieki się nie potwierdziły. Sony faktycznie pokazało na targach IFA nowego smartfona, ale nie Xperia 2. To coś innego. Xperia 5, czyli smartfon gdzieś pomiędzy dziesiątkami a jedynką, chodzi zdecydowanie bliżej mu do flagowca. Natomiast kiedy postawicie obok siebie Xperia 1 oraz Xperia 5, ewidentnie widać, że piątka jest po prostu mniejsza. Jeśli chodzi o podzespoły i moc, Xperia 5 nie idzie na żadne kompromisy. To na dobrą sprawę flagowe bebechy wsadzone w mniejszą obudowę. W smartfonie znajdziemy Snapdragona 855 i 6 GB pamięci RAM. To w tej chwili topowy procesor zapewniający zarówno komfortową codzienną pracę, jak i bardzo dobrą wydajność w grach. A jeśli chodzi o granie, to na konferencji powiedziano, że będzie można podłączyć do Xperia 5 pada od PlayStation 4, czyli DualShocka 4 i grać w Fortnite. Smartfona wyposażono w mierzący 6,1 cala wyświetlacz OLED Full HD Plus o proporcjach 21:9. Jest więc kolejna różnica względem Xperia 1, gdzie mieliśmy rozdzielczość 4K. Podobnie jak w przypadku flagowca, ekran oparty na technologiach obecnych w telewizorach Sony Bravia. Mamy tu na przykład przeznaczony dla urządzeń mobilnych procesor X1, pozwalający generować obraz HDR oraz uzyskać lepszy kontrast, kolor i wyrazistość obrazu. Dostajemy tryb wyświetlania Powered by CineAlta, który ma reprodukować kolory z monitorów studyjnych, czyli podczas oglądania filmów zbliżyć widza do typowo kinowego doświadczenia. Podobnie jak Xperia 1, Xperia 5 obsługuje 10-bitowe przejścia tonalne, rozszerzające paletę reprodukowanych barw, nadając im bardziej naturalny wygląd i większą głębię czerni. Mamy tu zgodność z szeroką przestrzenią barw I2R BT2020 oraz przestrzenią DCI-P3 dla źródła światła D65. Obraz bez dobrego dźwięku traci na wartości, Sony zainwestowało też w audio w Xperia 5. Dostajemy obsługę systemu Dolby Atmos, smartfon odtwarza nagrania Hi-Res Audio przez łącze przewodowe i bezprzewodowe, obsługuje też DSEE HX, pozwalający słuchać muzyki w lepszej jakości. Ulepszono też tryb Game Enhancer do nagrywania mobilnej rozgrywki. Xperia 5 dostała też nową funkcję inteligentnej łączności, której zadaniem jest optymalizacja połączeń sieciowych. Wykorzystuje ona firmowy mechanizm pogłębionego uczenia się do analizy sygnałów Wi-Fi i prognozowania problemów z łącznością. By zapewnić optymalną jakość transmisji, w przypadku przewidywania problemów z łączem Wi-Fi następuje automatyczne przełączenie na sieć LTE. Bateria w Sony Xperia 5 ma pojemność 3140 mAh i ma zapewnić 1 dzień pracy na pełnym ładowaniu. Posiada szybkie ładowanie USB PD i inteligentny tryb stamina. Trochę się obawiam tej pojemności, ale jeśli energia będzie dobrze dystrybuowana, jeden dzień jest jak najbardziej w zasięgu. Dostajemy tu trzy tylne aparaty. Główny 26 mm, szeroki kąt 16 mm i teleobiektyw 52 mm, dające razem szerokie spektrum możliwości podczas wykonywania zdjęć. Smartfona wyposażono w procesor obrazu Bionz X do urządzeń mobilnych oraz stabilizację Optical Steady Shot. Podobnie jak w Xperia 1, Xperia 5 wyposażono w technologię Eye Autofocus, znaną z aparatów Sony Alpha. Firma twierdzi, że w nowym modelu smartfona działa ona jeszcze lepiej niż w tegorocznym flagowcu. Umożliwia utrwalenie akcji na zdjęciach wykonywanych z szybkością do 10 klatek na sekundę i śledzeniem AF, które smartfon wylicza do 30 razy na sekundę. Efekt? Bardzo ostre zdjęcia, niezależnie od zastanej sytuacji. Ale to oczywiście będę mógł przetestować dopiero mając telefon w rękach i próbując złapać obiekty w ruchu. Firma obiecuje bardzo dobre zdjęcia w słabych warunkach oświetleniowych, mamy tu dostać jasny obiektyw f1 i 6 oraz przetwornik obrazu z dwoma elementami światłoczułymi, pomoże też technologia redukcji szumów w danych RAW. W smartfonie znajdziemy porady fotograficzne, które pomogą uniknąć typowych problemów podczas robienia zdjęcia, takich jak np. umieszczenie palca przed obiektywem czy fotografowanie osoby z zamkniętymi oczami. Sprzedaż Xperia 5 rozpocznie się w październiku 2019 roku. Na chwilę obecną Sony mówi o koszcie około 3500 zł. W przyszłym tygodniu na wybranych rynkach europejskich zostanie natomiast uruchomiona przedsprzedaż, będziemy wtedy mogli kupić Xperia 5 w zestawie z bezprzewodowymi słuchawkami redukującymi dźwięk otoczenia WF-1000XM3. I co? Jak Wam się podoba nowy smartfon Sony? Moim zdaniem zapowiada się bardzo fajnie, ale jego największym minusem jest wysoka cena. No ale zobaczymy, jak przyjmie go rynek. To tyle ode mnie, jeśli podobał Wam się ten materiał, zostawcie łapkę w górę, zapraszam też do zasubskrybowania naszego kanału, no i widzimy się przy okazji następnego filmu. Cześć!